Idea powstała w 2006 roku i w tym okresie powstał zalążek Małej Biblioteki Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Mała biblioteka na UMK w międzyczasie rozrosła się już do całkiem dużej biblioteki. W związku z tym wiele woluminów zaczęło się powtarzać i zbiory, które tam są, nie było sensu, żeby były powielane. W związku z tym część książek została wyselekcjonowana z ostatniego daru i przekazana dla Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej. I tak samo będzie też z następnych darów, których części będą trafiać tutaj do Bydgoszczy. Polski system prawny jest w dużej mierze inspirowany przynajmniej systemem prawnym niemieckim. Jak wiemy, kodeks cywilny polski jest efektem pewnych przemyśleń wynikających z niemieckiej kodyfikacji i jej reformy dokonanej w Szwajcarii potem. I w związku z tym dla interpretacji polskich przepisów prawa bardzo często sięgnięcie do niemieckiego komentarza jest kluczowe. Co więcej, pewna wiedza, która była oczywista dla kodyfikatorów 50 lat temu i dla kodyfikatorów kodeksu zobowiązań w 1934 roku, częściowo uległa jakimś tam zapomnieniu i zatarciu. W związku z tym pewne oczywistości sobie przypominamy dopiero dzięki temu, że sięgniemy do niemieckiego komentarza i wtedy będziemy wiedzieć, z jakich założeń wychodzili nasi polscy profesorowie, tworząc polskie prawo. Biblioteka prawa niemieckiego jest przede wszystkim adresowana do pracowników naukowych, bo oczywiście to jest, tutaj nie chodzi o taką prostą dydaktykę, tylko bardziej o pracę naukową nad prawem polskim i do tego jest głównie przeznaczona Biblioteka Prawa Niemieckiego. Ale oczywiście w pewnym ograniczonym zakresie jest ważne, żeby też studenci, szczególnie przygotowując prace magisterskie, korzystali ze źródeł prawa niemieckiego dla prac magisterskich, które dotyczą prawa polskiego. W tych dziedzinach, gdzie nasze prawo jest inspirowane przez prawo niemieckie. To jest drugi ważny element. I trzeci ważny element, i to wynika też z umowy podpisanej z Państwa uczelnią, mogą korzystać z Małej Biblioteki Prawa Niemieckiego wszyscy przedstawiciele wszystkich zawodów prawniczych, czyli sędziowie, adwokaci, radcowie prawni, notariusze.